braci. Dzień dobry, witamy, witamy. Jesteśmy tutaj w towarzystwie naszych przyjaciół z Patry. Nasz przyjaciel Mariusz Świder, który jest właściwie tam sercem tego stowarzyszenia, bo cały inicjator i organizator, no i księgowi, tak? Skarbnik. Tak, i mój znajomy, nasz współorganizator, ponieważ pan Nabil jest w Radzie Nadzorczej. Się nawet nie nazywa nadzorcza, tylko kontrolnej. Nie ma co, naszego tak, stowarzyszenia. Nie ma co nadzorować, tylko najwyżej coś tam. Tego. Chcieliśmy złożyć przede wszystkim życzenia świąteczne. Święta się zbliżają i myślę, że no, zaczynamy od tego. Wszystkiego najlepszego wszystkim widzom, wszystkim naszym przyjaciołom, rodzinom, dalekim, bliskim. W moim imieniu i twoim oczywiście. I moim i Stowarzyszenia Patria. Szanowni Państwo, wszystkiego najlepszego. Życzę udanych nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, udanego 2023 nadchodzącego nowego roku. My się tutaj dzisiaj widzimy z okazji wigilijnego spotkania Stowarzyszenia Patria. Nasza strona to patria.edu.pl. Serdecznie zapraszam. Stowarzyszenie nasze nie jest partią, tylko stowarzyszeniem. Na stronie jest nasza preambuła programowa. Stowarzyszenie ma na celu jednoczyć Polaków, patriotów dla dobra i w obronie Polski i narodu polskiego, Polaków. Pan Nabil wspomniał, to jest taki po prostu funkcja, skarbnik, kiedy ja, który nie umiem za bardzo liczyć pieniędzy, mówiono mi w zarządzie, żebym funkcję tę sprawował. My jako stowarzyszenie mamy bardzo ograniczone możliwości wydawania pieniędzy tylko na cele statutowe, więc ostatnio na przykład zorganizowaliśmy wielką w Muzeum Niepodległości konferencję, konwencję Stowarzyszenia Patria. Same wystąpienie pana Leszka Sykulskiego miało około 500 000 obejrzeń na różnych stronach internetowych. Proszę obejrzeć. 16 stycznia z panem Sykulskim występujemy z widzami się i z publicznością na Śląsku, w Katowicach mamy spotkanie, na które równie serdecznie zapraszam, z panią profesor Marią Szyszkowską i z wieloma środowiskami patriotycznymi organizujemy Kongres Pokoju, który odbędzie się wiosną w Warszawie. Pozdrawiamy panią kochaną, naszą panią Marię. Serdecznie pozdrawiamy. Pana Sykulskiego, Leszka też oczywiście. I który, tak, który miał być dzisiaj, pozdrawiamy jego syna, ze względu na jego chorobę, on dzisiaj tutaj do nas nie przybył, ale nasz jeden z członków zarządu w tej chwili wręcza członkostwo honorowe pani profesor rektor Marii Szyszkowskiej właśnie, która jest związana z naszym środowiskiem, z jej środowiskiem. A propos jeszcze tego skarbnika, tak niejako anegdotę, kiedy ja się mówiłem, słuchajcie, przecież ja nie umiem liczyć pieniędzy, to mi powiedziano, jakie państwo w Unii Europejskiej rządzi i zarządza. Niemcy. A jakie instytucje Unii Europejskiej są w Niemczech? I odpowiedź, proszę państwa, brzmi żadne. Wszystkie są poza Niemcami. A w Niemczech jest tylko jedna. Bank Europejski. Także ten argument mnie przekonał, żeby przyjąć stanowisko skarbnika. No to widzisz, ale to znaczy nie współpracujesz z Bankiem Europejskim, dlatego no, chyba no, trzeba będzie stworzyć własny bank może. Ale raczej pilnujmy naszego Banku Polskiego i naszych instytucji finansowych, bo nasze instytucje finansowe, bankowe między innymi, tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy wydały miliony dolarów, płacąc marketingowym
firmom amerykańskim, żeby codziennie pisały antyrosyjskie artykuły, wzniecały nienawiść do Rosji. I to zrobiła, pieniądze te wpłaciła, czy konkretnie 3 miliony dolarów, polska państwowa instytucja finansowa. Ale o jakim banku polskim mówisz w tej chwili? Bo wszystkie już tam są, BGŻ chyba tylko zostały. Ja powiem tak, jeszcze bardziej państwowy i jeszcze jedyny i bardziej oficjalny, natomiast no, nie będę wymieniał nazwy, bo jak Państwo się zainteresują 3 miliony dolarów amerykańskiej firmie marketingowej, to Państwo znajdziecie nawet w internecie, jeśli będziecie chcieli. Natomiast jeśli ja zacznę to wymówię, to potem mnie mogą zacząć ciągać po 100 sądach dla samego ciągania i zniechęcenia. A ty się boisz już strasznie. No niestety się boję. Mateusz Piskorski siedział 3 lata w więzieniu. Bez nawet, nie miał, do tej pory nie ma przedstawionych nawet z, I teraz Niedźwiecki siedzi 1,5 roku już tam i też tam przedłużają mu coraz tam 3 miesiące bez żadnych jakichś. Tak jest, no, tak jest. Co się dzieje z Wojtkiem Olszańskim, to też wiemy. Wojtek, tak. I dlatego no, żyjemy, państwo, nie powiem nasze, bo ja już nie wiem, czy ono jest nasze, czy bardziej amerykańskie, czy bardziej unijne. Polska zawsze jest nasza, zawsze pozostaje Polska. Nasza i musimy ją odzyskać. Ktoś nam kradnie, tam coś tam zabiera, ale my na pewno odzyskamy. Najgorsze jest to, że nam kradną państwo. Tak. To jest najgorsze i dlatego ja się zastanawiam, jak to określić, czy to jest jeszcze nasze państwo, czy to jest państwo już nie nasze. Ja tylko stawiam pytanie. Nie możemy powiedzieć, że nie nasze, bo wtedy już rzeczywiście będzie jak nie nasze, ale zawsze musimy brać pod uwagę, że to jest nasze państwo i musimy walczyć o to państwo cały czas. Musimy walczyć, odzyskać. I po to powstało Stowarzyszenie Patria. Do którego państwa, patriotów, Polaków nie tylko etnicznych, ale Polaków sercem i duszą. Na przykład pan Nabil jest z pochodzenia Syryjczykiem. W naszym stowarzyszeniu jest w kierownictwie Wietnamczyk. Są Żydzi, przecież Julian Tuwim, czy Artur Rubinstein, czy Józef Rotblat byli wybitnymi Polakami, którzy nie mieli słowiańskiej ani jednej kropli krwi, mieli żydowskie pochodzenie, a czuli się, czy Henryk Wars, Polakami. Zapraszam do Stowarzyszenia Patria. Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Jeszcze się spotkamy na pewno, na spotkaniach takich otwartych będziemy chcieli organizować, nie ma już, żeby po prostu w większym gronie przedyskutować różne tematy. Dzisiejsze spotkanie jest tylko takie opłatkowe właściwie, ale i tak zeszliśmy na politykę w jakimś tam dużym stopniu. Bo to polityka nie chce nas zostawiać niestety, nie chce nas odpuścić, a my też nie chcemy odpuścić odzyskania tej Polski, odzyskania naszej tożsamości, to znaczy utrzymania naszej tożsamości, którą próbują nam zabierać cały czas. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Ci, Mariusz. Dziękuję. Dziękuję Ci, Madziu, za nakręcanie filmu. Cała przyjemność po mojej stronie. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do subskrybowania kanału pana Nabila Al-Malazi i pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów tego kanału. Dziękuję bardzo.